Nagramy dzisiaj bajkę miejską. Pamiętacie tę grę, gdzie grupa osób za pomocą kartki i długopisu tworzyła historię? Odpowiadali na proste pytanie. Kto, gdzie, kiedy, z kim, co robił i dlaczego? Zobaczymy, jaką wspaniałą bajkę miejską wymyślą dzisiaj mieszkańcy Łukowa. Bajka zaczyna się od słów dawno, dawno temu w Łukowie. Dawno, dawno temu w Łukowie. Było słonecznie. Huśtaweczki, rówyczki rosły. Bardzo dużo ptaków było. Pachnące drzewa rosły na pewno. Były lekko chmurki. Coś lekko przychmurzone, dokładnie. Było bardzo gorąco. Wszyscy chcieliby chodzić bez koszulek, ale nie mogli. Dlaczego nie mogli? No, prawo polskie. Było dużo ludzi. Kto? Misiu Szatek. Mąż. Z kim? Z Kasią. Z czerwonym kapturkiem. No ze mną. Niedźwiedź. Z Calineczką. Wilk. Gargamel. Z chłopakami. Gdzie w Łukowie? Tutaj. Tutaj, przy fontannie. Jest zamek. Z księżniczką w oknie. Jaka grała muzyka? Wesoła. Wesoła muzyka była dookoła. Techno, hard bass. I co oni tam robili? Przyglądali się księżniczce, która machała wszystkim dookoła. I tańczyli na balu. Pili nielegalnie. Co pili nielegalnie? Soczek z gumy jagód. Czy ktoś ich na tym złapał? Nie, niestety nie. Udało im się. Jak byli ubrani? W przepiękne stroje. No, sukienka i dżinsy. Suknia złota. Różowo, róż ze złotem. Futro jak to wilk i sutekienkę jakoś. Żeby pięknie wyglądać. Dobrze się bawili? Wspaniale. I co robili później? Pewien Azjata zrobił rower. Był czerwony, z niebieskimi felgami. Z czerwonymi pedałami. Z czerwonymi pedałami, dokładnie. No, do kogo należał? Należał do Papa Smurfa. Bo Papa Smurf zostawił rower i pobiegł? Szukać smurfetki. Czy ktoś ich widział? Nauczyciele. Bo dawno, dawno temu w Łukowie też grasował smok. Jak on wyglądał? Był duży. Dziki. Był bardzo duży, zielony i ział ogniem. Ale był tam też rycerz. I rycerz co w tym czasie robił? Siedział na koniu. Siedział na koniu, ale zastanawiał się, czy ich bronić. Był bardzo przystojny, wysoki blondyn. A obronił czy nie? No myślę, że tak, jak to rycerz. Smok odleciał, gdy zobaczył, że jednak księżniczka ma obrońcę tego przystojnego blondyna. I wszyscy byli szczęśliwi. A co w tym czasie robił Gargamel? A tego już nie powiem. Dlaczego? Bo wstydzę się. Gargamel? Grasował! Grasował, szukał smurfów. A smok? Smok? No to został zabity przez tego rycerza. Został pochowany. Gdzie w Łukowie? Gdzie on był pochowany, Krzysiu? Pod Biedronką. Pod Biedronką, na parkingu. I jak to się skończyło? Co tam się jeszcze działo, powiedz? Gargamel zezgonował i się obudził w samych gaciach w polu. Za Łukowem kawałek. Okej. Okay. Czy ktoś go widział? Wszyscy, którzy tam byli, na melanżu. Potem go szukali. Znaleźli? Znaleźli. I jego gacie też potem znaleźli. Jak ta cała historia się skończyła? Happy endem. Miło i przyjemnie, jak każda historia. Każdy wrócił do domu. Dokładnie. Cały i zdrowy. Tak. Gargamel obiecał, że do 18 nie pije. Okej, okay, bardzo wam dziękujemy. Słuchajcie, od melażu do Biedronki. Chyba, że chcecie coś dodać?